Jeśli zajmujesz się tym, co jest nielegalne, o czym niewielu powinno wiedzieć, do tego jest kosztowne i niebezpieczne, to musisz pamiętać, że kłopoty wiszą nad tobą już od samego początku, od kiedy zacząłeś się tym zajmować i niestety chyba już nigdy cię nie opuszczą. Z gatunku tych, do których przekonałam się dzięki mojemu partnerowi, czyli dzisiaj porozmawiamy sobie o kryminale. A więc witam Was serdecznie na moim kanale Alternatywna Wiedźma, gdzie opowiadam Wam o książkach i tak jak już wspomniałam, dzisiaj będziemy w kryminalnych klimatach. Otóż jest taki autor, którego cenię za bezkresną szczerość, naprawdę bezkresną szczerość i bardzo dobitne opisy. I jest to pan Jakub Żurczyk, z którym co prawda książkową styczność już kiedyś miałam. Tam gdzieś na półce leży książka, o której kiedyś Wam opowiem, a przeczytałam ją już dawno temu, jeszcze zanim zaczęłam tworzyć dla Was recenzję. Natomiast dziś przychodzę z książką, którą możecie znać też z wersji serialowej. Tytuł Wam pewnie gdzieś się obił o uszy lub nawet może już czytajcie tę książkę. Ślepnąc od świateł. Coś Wam to mówi? Już Wam pokazuję. Ślepnąc od świateł. Szczerze, dobitnie, dosadnie, w punkt. Tak bym powiedziała na temat treści tej książki. Co dalej? Już mówię. Już dawno nie czytałam takiej książki, w której autor tak doskonale opisuje miejsca. W tym przypadku mam na myśli miasto. Jakie ładne porównanie zostało tam zawarte w tej książce, do czego można porównać funkcjonowanie miasta jako zapachy, dźwięki mieszkańców i pewne rejony. Na pewno nikt tak przepięknie nie opisuje wyglądu tak zwanych zakapiorów, tak zwanych bramkarzy, szajek, gangów, szemranych ziomków, tak bym to nazwała. Nikt tak pięknie nie opisuje różnych emocji, doznań głównego bohatera jak pan Jakub. Pan Jakub zrobił kawał roboty pisząc tą książkę i jest brutalna. Język jest brutalny, ale dzięki temu utrzymuje się w takim swoim niepowtarzalnym klimacie. A główny bohater? Jacuś? No to właśnie Jacek. Jacek pokaże nam, że tym, czym zaczął się zajmować jakiś czas temu, kilka lat temu, był przekonany, że na tym się zna, że wszystko kontroluje, że wie, jakie to może ze sobą nieść skutki. A jednak z czasem okazuje się, że no niestety poniekąd stracił część tej swojej kontroli, tego pilnowania wszystkiego co do milimetra. I to fatum jego profesji wisi nad nim już od samego początku, aż do samego końca. A to on nam pokaże, że ci, których tak powiedzmy darzyliśmy zaufaniem, których żeśmy szanowali, okażą się tak naprawdę tymi, którzy wbiją nam nóż w plecy. A tych, których żeśmy nie polubili od początku, podadzą nam rękę, pomogą nam. Oczywiście w specyficzny sposób, w sposób, który nie do końca głównemu bohaterowi się spodoba i przypasuje, no ale chcąc, nie chcąc, będzie musiał się z tym pogodzić i współpracować, iść na ten układ pomocy.
i wygrzebać się trochę ze swoich problemów, nadać nowy rytm tego, co robi. Przygody głównego bohatera są dość specyficzne i myślę, że czytałam tą książkę czekając, jak to wszystko się potoczy, jak to się rozwinie. Wzbudziła we mnie zainteresowanie, wzbudziła we mnie emocje. Klimat dał takie fajne napięcie, więc oceniając ją na koniec, myślę, że takie 9 na 10, jak najbardziej, w skali 1 do 10, 9 na 10, lepnąc od świateł. Na koniec jeszcze wspomnę, ile ta książka miała stron. Otóż 518, bo 519 to jest takie nawet nie pół strony, więc no takie 518,5 można powiedzieć, więc jak dla mnie taka fajna grubość książki. I czego nie mogę się czepić, te wszystkie opisy sytuacji, miejsc, ludzi i tak dalej były krótkie, zwięzłe i na temat. I to mi się bardzo podobało, nic nie było rozwleczone, więc tak jak mówię, 9 na 10 lepiąc od świateł od pana Jakuba Szylczyka. Bardzo przyjemnie mi się ten kryminał czytało. Dziękuję za tę książkę. I na dzisiaj to tyle. Żegnam się z wami. Oczywiście zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentarza, zajrzenia na mój profil instagramowy Alternatywna Wiedźma. Wszystkie linki dam w opisie do filmu. Dziękuję i do zobaczenia.